zapowiada się naprawdę piękny dzień na górski spacer. Lipowa Ostry, blisko hotelu Zimnik. No mówię wam, że będzie piękny dzień. Tylko nikt nie mówi, że ten piękny dzień taki bez mgły będzie na dole. Kiedy wejdziemy na górę, czeka nas piękny widok. Widziałem na kamerach. Widok mglistych dolin prawdopodobnie. A na górze pięknie, słonecznie, prawie bezchmurnie. Idziemy na Malinowską Skałę żółtym szlakiem. Będziemy schodzić ze Skrzycznego niebieskim. Takie fajne kółko zrobimy. Trasa około 15 km. Czyli przeciętna odległość naszych górskich wycieczek z Majorem. Czasem robimy więcej, czasem mniej. No, to idziemy. Najpierw na Malinowską Skałę. Jak tak dalej pójdzie, to tam mgła wyparuje. Oto żeliza, w której Majer się moczy nieraz latem. No to wygląda normalnie super. Jesień, mgła i słoneczna pogoda. Jest pięknie. Słonecznie. Mgliście. A na ziemi trochę mróz. Major się rozgląda. Możliwe, że w pobliżu jest dzikie zwierzę, albo było tu niedawno. Cieplutko. Chodź, Majer. Skóry będą lepsze widoki.
pustki na szlaku. Nawet jeśli chodzi o dzikie zwierzęta. Jeśli ktoś nie wie, to właśnie w okolicy Skrzycznego wiadomo o jednym niedźwiedziu. Więc lepiej uważać, gdzie się chodzi. Widziano go parę razy, nawet na szlaku. Niedźwiedź brunatny. Jest idealnie. To już? Szybko idzie. Niby na Malinowską skałę idzie się około 2 godziny stamtąd, a ja już widzę Skrzyczne. Na Skrzyczne pójdziemy tam, górą, a Malinowska skała jest gdzieś tam. Ale ciepło, ale piękny widok. Tak się rozgrzałem, że kurtka już w plecaku siedzi. Chodź Major, prawie jest tutaj, tu. Major nauczony chodzić drogami, ale szlak prowadzi tędy. Naprawdę bardzo przyjemna trasa, zwłaszcza w taką pogodę. Ciepło, ale nie gorąco. I dosyć łagodne podejście. Niezłe mleko. Taka gęsta mgła jest w dolinach. Ale będzie widok z góry. No, koniec żółtego szlaku. Skręcamy na zielony, na schronisko w Skrzycznem. Na Skrzycznem. Chodź Major, tędy. Widzę zapach tego pieska, który nas przed chwilą minął. Po drodze Malinowska skała. Im wyżej, tym więcej piesków spotykamy. Oraz widoki lepsze mamy. Ja już widzę Tatry Słowackie. Pięknie. Skrzyczne. Ciężko tej wieży nie zauważyć. Wow. Całe doliny utopione w chmurach, znaczy w mgle.
Ale widok. O, tylko spójrzcie. Nasz Beskid mały tonie we mgle. A z Majery trafiliśmy na kolonie szkolną i wszyscy chcieli Majera głaskać. Pięknie to na górze. Chodź Majer. Pusto. Ostatnio jak tu byliśmy, to były tu tłumy, ale to też były wakacje. A, Majer widzi, że jest wysoko. Dobry. Spokojnie. Pamięta to miejsce. Nawet chcę zejść tym samym miejscem, w którym schodziliśmy ostatnio. Te widoki z tą mgłą na dole w niektórych dolinach. Cel skrzyczny. Zostawiamy ten piękny, duży kamyk i idziemy na skrzyczne. Teraz czeka nas piękny spacer szczytami Beskidu Śląskiego. Polecam. Powoli. Sprytnie, Majer, chowasz się w moim cieniu. Biały krzyż centralnie na środku i ta mgła oświetlona z góry przez słońce. Mój typuszysty spacerowiczu górski. Chodź, skrzyczne jest blisko. Kopa skrzyczeńska. Cel w zasięgu wzroku. Nawet ja widzę te ślady innych psów. Szczyty słowackich Tatr są widoczne.
ale pięknie. Wydaje się, jakby wszystkie chmury i mgła i wilgoć zostały zrzucone na dół. Dzięki temu tak pięknie widać w takiej odległości te górskie szczyty. A my zaraz będziemy na Skrzyżnym. Biały krzyż widoczny. Kto ma ochotę na narty albo snowboard? Wkrótce będzie okazja. Chodź, Major. Widać też błotny Klimczuk. No, teraz tu jest cicho i spokojnie. Poczekajcie tylko, aż spadnie śnieg. Major tu był. Już prawie. No i dotarliśmy. Tak, tu też się podpisz. Maszt, który widzę każdego dnia, kiedy wstaję, o ile jest ładna pogoda. Tu odpowiedź, skąd nazwa Skrzyczne. Od pewnego skrzeczenia. Mgła na dole jak była, tak jest. No, niezbyt to działa. A jednak, jak zrobić zoom do GoPro? Dobrze, że to darmowa luneta, bo nie mam drobnych. Cel namierzony, Bawę Góra. Teraz jest dobrze. Pilsko. Chyba się dobrze patrzy. I tam Tatry Słowackie.
No, lepszego pomysłu, jak zrobić dobry zoom w GoPro, nie mam. A tam... nasz Beskid. Mały. A tu jest major. No dobry major. Wszedł na wieżę widokową. Trochę był niepewny, ponieważ kratka w podłodze i wszystko widać. Ale tu już na szczęście podłoga jest drewniana. Jesteśmy tu sami. Możesz sobie pobyć trochę bez smyczy. A ja spokojnie mogę nakręcić ten piękny widok. Te wszystkie miejsca, gdzie chodzimy na spacery. Tam już mówiłem, co jest Baba Góra, blisko Tatry Słowackie. Piękne. Schronisko. Tam jeszcze ciągle przebudowywują ten hotel. I Majer, który nie jest pewny tej dziurawej podłogi. Mój dobry piesku. Mądry pies. Nie ma co ryzykować. Będziemy wracali niebieskim szlakiem na południe. W zeszłym roku wchodziliśmy tamtędy. Teraz zrobiliśmy piękne kółko przez Malinowską skałę. Dobra, starczy oglądania tych widoczków. Idziemy, major. Ach, tyle tu zapachów. No, słońce powoli zachodzi. W końcu listopad. Nawet teraz niebieskim szlakiem z powrotem na parking. No i piękne widoki o zachodzie słońca na koniec też będą. W dumę, jak zwykle, włączacie tryb turbo.
No ładnie, jest ładnie. No jesteśmy na dole. Naprawdę piękny i fajny spacer górski. 10 na 10. Majerowi się też podobało. A jak inaczej? Słońce się już chowa za górami. A my zmierzamy na parking. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym górskim razem. Na razie.